Hejka kochani, witajcie na kanale, a dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy, ale tym razem z psiego patrolu. Jak lubicie psi patrol, to zostawiajcie od razu kciuki w górę. Każdy, kto ogląda odcinek, niech pisze w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać właśnie z psiego patrolu. Czy najbardziej lubicie Chase'a, czy może Marszala? Także wpisujcie, kogo lubicie najbardziej. I zaczynamy! Jeśli się zastanawiacie, gdzie możecie dostać właśnie takie fajowe kalendarze, to koniecznie zaglądajcie na stronę megadyskont.pl, a tam na 100% je znajdziecie, także szukajcie, zamawiajcie i na pewno szybko dojadą do Was do domu. Jesteście gotowi? To zaczynamy! Czas otworzyć nasz gigantyczny kalendarz adwentowy. Uwaga! Ta-dam! Patrzcie, jaki ładny! O rany, tu w ogóle mamy taką planszę, już będziemy mogli z niej skorzystać, żeby poustawiać tu jakieś figurki, na które trafimy. W ogóle cały ten kalendarz, powiem Wam, jest taki słodki. Serio, wszędzie widzę słodycze. Tu normalnie giga jakieś ciastko z żelkami, tu lizaki. Nawet te pachołki wyglądają, jakby były zrobione z cukierków, także super. No i przed nami wielkie otwieranie wszystkich okienek. Zaczynamy od numeru 1. Jedynkę łatwo znaleźć, jest na samej górze. Wszystko w ogóle jest w takich ramkach, właśnie jak po cukierkach, serio, jak lizaki świąteczne. Uwaga! Figurka już w pierwszym okienku, to Marszal! Ale super, zobaczcie, jaki słodki! Ma też założoną już świąteczną, taką zimową bardziej, czapkę, także ustawię go sobie tu na dole na planszy. Super, że w pierwszym okienku właśnie już była jakaś figurka. Oby następne były już, słuchajcie, też w tych takich kolejnych okienkach, także szukamy kolejnej figurki. Czas na numer 2. Dwójeczka już jest taka podłużna, mniejsza. Co to takiego? To jest normalnie deska snowboardowa! Ale czad, Marszal będzie mógł na niej jeździć. Zobaczcie, możemy go sobie przypiąć. Ale fajnie! I normalnie będzie mógł zjeżdżać! Jej! Czyste zimowe szaleństwo! Teraz numerek 3. To jest już takie duże okienko. Zobaczmy, co tu na nas czeka. Co to takiego? Ach, już wiem! Zobaczcie, to jest taka góra śnieżna, z której będzie można zjeżdżać! Marszal, wskakuj! Woo! Ale super! Jej! Jest i górka do zjeżdżania! Ale to nie koniec, bo tutaj mam okienko numer 4. Jest takie malutkie, więc może będzie tu kolejna figurka, jak myślicie? Zobaczmy. O, mam rację, jest kolejna figurka! Ale czad! Jest to oczywiście Rocky. On ma też taką zimową czapkę. Wygląda w niej trochę jak świąteczny elf. Naprawdę, z tymi wystającymi uszkami. I zobaczcie, porwał już jakiegoś lizaka. No proszę, ale na szczęście jest ich tu tak dużo, że dla każdego wystarczy. No to kolejne okienka. Tu takie wielkie, numer 5. O, ale fajnie, choinka. O rany. Ale tutaj mocno była zamknięta. Zobaczcie, z gwiazdeczkami, więc już jakby jest udekorowana takim łańcuchem z gwiazd. Super. Postawię sobie choineczkę tutaj i od razu zajrzę do okienka numer 6. Ono też jest spore, czyli zobaczmy, co na nas czeka na Mikołajki. Ile w ogóle niespodzianek! To są pachołki! Dobra, to wyciągamy je. Zobaczcie, w różnych kolorach, żółty, zielony, fioletowy i ostatni jest pomarańczowy, tu na samym dole. Wow! Wiecie co? Tutaj mamy w sumie namalowane wszystkie te pachołki, więc ja je tak postawię jeden na drugim. Zobaczcie, kolorystycznie. I tu jest jeszcze choinka. No na razie mam tylko choinkę z gwiazdeczkami, więc ona będzie tutaj stała. I co? Zaczynamy kolejne okienko, otwieramy numer 7. Mamy naprawdę małe te okienka teraz. Zobaczmy, co tu jest. Pod siódemką kryją się prezenty. Czad, zaraz je sobie ułożymy. Ja jeszcze zajrzę pod ósemkę. A tu mamy kolejną figurkę. Wow!
Te prezenciki ja postawię pod choinkę. Dobra, niech sobie tu stoją obok. A moja kolejna figurka to oczywiście Everest. Też jest zimowo ubrana, w zimowej czapeczce, ma nawet szalik, także niech dołączy tu do swoich przyjaciół. A ja tymczasem będę szukać kolejnych atrakcji dla nich, bo póki co jest tu tylko jedna deska snowboardowa i jedna górka. A dla tej trójki to za mało. To teraz dziewiątka! Uwaga, tu będzie coś sporego. Wow, zobaczcie! Sklepik normalnie ze słodyczami, takimi świątecznymi. Są tu pierniki, lizaki, prezenty, no dosłownie wszystko. Także to sobie postawię z tej strony, albo wiecie co, na razie tu. I otworzę jeszcze dziesiątkę. Tutaj też jest większe okienko. Pytanie tylko, co to takiego? Oho, zaglądamy tutaj i... Sanie Świętego Mikołaja? O rety, ale czad! I mamy miejsce dla kolejnych figurek. Skoro mamy tutaj miejsce właśnie na saniach, no to trzeba z nich skorzystać. Na tej poduszce tutaj usiądzie sobie Everest, niech sobie siedzi wesoło. No i oczywiście Rocky tutaj z przodu i zobaczcie, jak będą mogli sobie fajnie jeździć. Tu jest w ogóle jeszcze taki hak z tyłu, więc może jeszcze coś znajdziemy w tym kalendarzu, żeby zrobić, wiecie, taki kulik śnieżny? Następne okienko to numerek 11. I mamy tu Chase'a, już widzę. O rety, chodź tu Chase. Chase utknął prawie w okienku, ale nie szkodzi, mamy go cały i zdrowy Chase już z nami. A pod spodem jest jeszcze okienko numer 12. Czyżby tu była kolejna figurka? O, może nawet nie tyle figurka, ile taki zajączek. Może on będzie świecił w ciemności? No, nie wiem, trzeba by to wytestować. Okienko numer 13. Czy będzie szczęśliwe? Zaraz się to okaże. Tak, zobaczcie! Jest to różowa deska snowboardowa. Wiecie, do kogo pasuje różowy? Do Sky! Ale czemu jej tu jeszcze nie ma? Musimy ją koniecznie znaleźć w tym kalendarzu, dlatego nie marnuję czasu, tylko otwieram jeszcze numer 14. Trzymajcie kciuki. Może tutaj będzie Sky? Uwaga! 3, 2, 1, start! Kto to taki? O rety, to na pewno nie jest Sky! To jakaś, słuchajcie, ptak mi się tu trafił. To teraz czas na okienko 15, czyli zaglądamy tutaj. Tu chyba będzie kolejna jakaś deska. Nie deska! To są jakby takie sanki, ale na pewno wiecie, o czym mówię. Takie bardziej foremkowe i je sobie już widzę, możemy doczepić do tych większych sanek. Patrzcie na to i możemy robić właśnie kulik. No to co, Chase, wskakuj też tu do środka. Będziesz też mógł tutaj jeździć, ale fajowo, zobaczcie, jak będą jechać. Super! Zaglądamy pod kolejne okienko, czyli numer 16, a jest tu... O rany, co tu takiego? Ślimak? Ślimak przyszedł też na święta. Zobaczcie w dodatku, jak się wystroił, swoją muszlę zamienił w takiego świątecznego lizaka. No dobra, Ślimak, jak już jesteś, to chodź. Zobaczmy, co jest jeszcze pod okienkiem numer 17. A będzie to choinka! Ale tym razem... Bez gwiazdek, tym razem choinka z bombkami takimi czerwonymi. No to czas na numer 18. Co tu mamy? Różowa czapka. Wiecie, co to może oznaczać? Tylko jedno, że w środku znajduje się Sky. Ale słodko, zobaczcie, jak ładnie wygląda, jak taka mikołajka, tylko że ma różową czapeczkę, nie czerwoną. No i przyniosła nawet prezent. No ona to zawsze jest przygotowana. Wam pokazywałam, że dla Sky mamy też deskę. Oczywiście do snowboardu, więc możemy ją tu przyczepić i może jeździć. Może niech dołączy tutaj z tyłu do Marshalla. No to czas na numer 19. I mamy tu następne sanki, tym razem zielone, będą pasowały Rockiemu. Ale zobaczmy jeszcze numerek 20. Tu mamy, o rany, kolejna figurka, tylko muszę ją wyciągnąć. Tutaj krył się Rabu! Mógłby wskoczyć na te zielone sanki, a w sumie na razie niech wskoczy. Co tam? I niech dołączy do naszego wielkiego kuligu! Proszę bardzo, połączymy go z saniami i spójrzcie, jak fajnie będą sobie jeździć! Jej! To czas na numer 21. Na samym dole tu jest. O matko!
co to będzie. O, już widzę, kolejna górka. Fajnie, fajnie, górki nam się przydadzą, wiecie co? Ja tą górkę sobie przestawię razem z Marszalem. O, tutaj, tu będzie sobie jeździć Sky, może tu sobie trenować. A tymczasem zajrzę jeszcze pod numer 22. On jest tutaj na samej górze i jest taki gigantyczny. Co tu mamy? O, chatkę z piernika! No to już robi cały taki świąteczny klimat, ale fajnie. Sprawdźmy, co jest pod numerem 23. On tu jest tak, wiecie, nisko położony. O, też jakaś figurka. Tu ja ją wyciągnę teraz. Dobra, mamy ją, jest to Misio. Zobaczcie, wygląda jak taki żelek, naprawdę kojarzy mi się z żelkiem Haribo, serio. Dobra, postawmy go tutaj, zobaczcie, dużo zwierzaków przychodzi na tą świąteczną imprezę, na nasz świąteczny wieczór, także spójrzcie, trochę ich tutaj mamy. Może tego ptaszka tu przełożę. O, pięknie, zobaczcie, jak się wyszykowali. No super. I ostatnie okienko, czyli numer 24. Co tu mamy? No jasne, ostatnia brakująca figurka. Ostatnia figurka w ostatnim okienku to oczywiście Zuma. Też dołączy tu do swoich przyjaciół. Będzie mogła również pozjeżdżać z górek sobie na sankach czy na desce. Może jeździć. O, może razem ze Sky niech zjadą, zobaczcie. Mam nadzieję, że się utrzymają. Uwaga i hopsa! Jej! Super sprawa! Otworzyłam dla Was cały kalendarz adwentowy z Psiego Patrolu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, by w komentarzach napisać imię ulubionego bohatera Waszego właśnie z tej serii. Także naprawdę jestem ciekawa, co napiszecie, więc piszcie koniecznie. Zostawiajcie też łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!